A więc witajcie w kolejnym poradniku. Nazywam się Daimanix, a to poradnik jak pokonać Destroyera. Zapraszam do oglądania. A więc na początek zacznijmy od omówienia różnic w arenie. Arena, jak widać, nieco się powiększyła, a w zasadzie dwukrotnie się powiększyła, ponieważ pokonanie Destroyera wymaga już znacząco więcej miejsca. I w przypadku Prima będzie podobnie, chociaż go się da jeszcze bić na tej mniejszej arenie. Natomiast Destroyera już trzeba na dużej arenie bić, ponieważ sam Destroyer jest bardzo dużym bossem. Jak zwykle należy się zaopatrzyć w słoneczniki, campfire'y i hernoderny, żeby po prostu dawać nam te trzy buffy zwiększające szybkość, no i regenerację zdrowia. Należy też nie zapomnieć o wszystkich buffach ze statyjek. No jeżeli nie gracie summonerem, no to nie albo rangerem, to nie musicie brać w zasadzie tych buffów, ale pamiętajcie o tym, że w sumie nie. Każda klasa musi brać na swoją klasę, ale lepiej mieć po prostu te stacyjki na wszelki wypadek. Chcę również wspomnieć o tym, żeby brać buffy od statyjek. Działają one tak samo jak potki, tylko że są nieskończone, a potrafią naprawdę pomóc w wielu sytuacjach. Szczególnie, że gdy gra się pierwszy raz, co wiem ze swojego doświadczenia, nie gra się jedną wybraną klasą, tylko gra się zazwyczaj po prostu wszystkim. Więc naprawdę polecam zaopatrzyć się w nie. Ale najpierw zacznijmy od innej rzeczy. Jakie są metody na przyzwanie Destroyera? Są one dwie, jak w przypadku każdego mechanicznego bossa. Pierwsza jest przywywaczką, czyli Mechanical Wormem. Kraftuje się ją z 5 sztabek ołowiu bądź żelaza, zależy co macie na świecie, 6 rotten chunków bądź wertebry, czyli itemów, które dropią z mobów na Crimson albo Corruption. Zalecam wygrindować to przed Hard Mode'em oraz 6 Soul of Night. Drugą metodą jest po prostu wyczekanie, aż Destroyer sam się pojawi. Wtedy zobaczycie komunikat "You feel vibrations from deep below". To oznacza, że Destroyer zrespi się po paru 10 sekundach. Więc przejdźmy do omówienia dropów. Jak zwykle trofeum i maska. Maska wygląda w taki sposób. Itemem ekspertowym, tak samo jak w przypadku każdego bossa mechanicznego, jest część mechanicznego wagonika. Tworzy się z tych trzech części po pokonaniu 3 mechanicznych bossów najlepszy wagonik w grze. I uważam, że jeżeli gracie, no to lepiej go mieć niż nie mieć. Więc jeżeli macie już jakąś część, nie wyrzucajcie jej. No ale jeżeli macie jej więcej, no to możecie je co najwyżej sprzedać, bo do niczego się wam nie przydadzą. Następnie. Soul of Might. Kolejny soul po Soul of Sight. To w sumie już teraz znacie ich 5. Jeżeli pokonaliście Destroyera, już mieliście raczej 5 souli zdobytych. To jest wasz 5. Służy on do kraftowania bardzo wielu rzeczy, ale te najważniejsze to chyba będzie Pixel, którego zdecydowanie bardziej wam polecam skraftować od Draxa. Jest to kilo, który posłuży do kopania lore fightu, ale to w późniejszym etapie gry. No w zasadzie już za chwilę, jeżeli Destroyer jest waszym ostatnim bossem, no to już w zasadzie po Destroyerze. Więc no nie tak długo. Bronią, którą da się z niego skraftować, jest taką główną, to Mega Shark. Bardzo dobra broń na Rangera. I jeżeli bijecie Rangerem, to jako Ranger zdecydowanie polecam na początek pokonać Destroyera, używając Daedalus Stromboła. By zrobić Mega Sharka i bez problemu poradzić sobie i z Prime'em, i z Twinsami. No i jak z każdego mechanicznego bossa, Hallowed Bary. Craftingów z Hallowed Barów jest naprawdę dużo. Możecie zobaczyć je na Wikipedii albo u Guida. Mogą się naprawdę przydać do wielu rzeczy. No jak już wcześniej mówiłem, są proste do grindowania. A więc przejdźmy do ostatniej części poradnika przed walką, czyli do omówienia zestawów na klasy. Chcę jednak przed rozpoczęciem tego poinformować o jednej rzeczy. Jak widzicie, z rzeczy na Summonera są różne od innych. Dlaczego? Jako Summoner odradzam bicia Destroyera jako pierwszego. Summoner na etapie przed bossami mechanicznymi
nie masz żadnej dobrej broni na Destroyera. Można kombinować z pająkami, można z Blade Staffem, ale wyciągi, które da się z tym zrobić, są po prostu okropne w porównaniu do tego, co oferuje po pierwszym bossie, już mechanicznie pokonanym samolotem. Dlatego zdecydowanie zalecam na początek ubić Twinsy, jak pokazywałem w pierwszym moim poradniku. Zdobyć Optic Staffa, pobić trochę, albo pobić trochę Old Ones Army i zdobyć Balista Kaina oraz tą zbrojkę. Bądź używać Hallowedowej wraz z Optic Staffem, żeby pokonać Destroyera. Zdecydowanie odradzam bicia Destroyera, poza tym za bardzo setup się nie różni. Summoner Emblem, Pygmy Necklace, wymiennie z Squared Shieldem, ponieważ jeżeli używacie tej zbrojki, to daje wam ona gigantyczną defensywę, co można stwierdzić, 27 punktów obrony, to jest naprawdę bardzo dużo i to na samym napieczniku. Tyle mają zbrojki na Wojownika na Prehardmode, więc wow. I jest na Summonera do tego, a Summoner słynie z tego, że praktycznie w ogóle defensa nie ma, więc to jest naprawdę porządna zbrojka. I z tą zbrojką oraz tym akcesorium spamujcie balistami. Po prostu balisty będą przebijały Destroyera i zadawały mu dużo obrażenia. Drugą metodą jest Optic Staff, żeby po prostu mały Retinazer i Spazmatizm atakowali Destroyera, ponieważ Spazmatizm będzie go przebijał, atakował będzie go tym swoim pyszkiem i go przebijał, a Retinazer będzie w niego strzelał, więc też bardzo dobrze na tym wyjdziecie. Bicze używajcie tylko wtedy, kiedy bijecie z Hallowed Armorem i z tymi minionami. Jak zwykle Summoning Potion. Flask of Ichor akurat wam się na walkę z samym Destroyerem nie przyda, ale przyda wam się do innych bossów mechanicznych. Więc może nie jest to zalecane, żeby go używać, ale warto go w ekwipunku na wszelki wypadek trzymać, bo sam uważam, że jest on na tyle prosty do zdobycia, że warto mieć go po prostu nawet cały czas podczas gry założonego, bo bardzo dużo pomaga. No poza tym Pull Whip. No i to w zasadzie tyle. Więc dlatego chciałem zacząć od Summonera. Jak chodzi o Wojownika. Wojownik ma dosyć trudno z Destroyerem. Da się go już ubić, nie jak w przypadku Summonera, bo jest na przykład Ice Cycle, który naprawdę potrafi duży damage zadać Destroyerowi. Jest też Amarok. Amaroka można też używać. Tutaj zależy jak chcecie. Albo Yo-Yo Bug z Amarokiem, albo Ice Cycle z Power Glove'em. Power Glove robi się z Feral Cuffsów oraz z Titan Glove'a. No i oczywiście Warrior Emblem. Do tego można tego Ichoru używać, ale ja go do tej walki nie jest potrzebny. Destroyer jest odporny na ten efekt, ale można mieć cały czas to założone według mnie przez całą grę. Czyli w zasadzie od Hard Mode'a początku powinno się w ogóle cały czas mieć Ichor. Szczególnie na Master Mode'zie, na ekspercie też się dosyć mocno przydaje. Poza tym dosyć klasycznie tytanowa i adamantytowa zbroja na Wojownika. Można Shadow Flame Knife używać, ale mogą się na próby przydać, ponieważ podczas walki Destroyer będzie takie próby wypuszczał. Następnie Ranger. Jeżeli gracie Rangerem, bierzecie Dealer Stormbowa, bierzecie Holy Arrowy i Destroyera nie ma. To jest combo absolutnie OP. Jeżeli macie jeszcze Magic Weavera, to nawet nie macie się co przejmować Destroyerem. Bierzecie po prostu zbrojkę, Dealer Stormbowa, Holy Arrowy, jakieś skrzydła i jesteście go w stanie ubić dosłownie 45 sekund. Tutaj nie mam co do tłumaczenia. Dropicie Dealer Stormbowa, robicie Holy Arrowy i tyle ma do powiedzenia Destroyer. Po prostu go nie ma. Na tym bym skończył. Możecie używać oczywiście zamiast Dealer Stormbowa, jeżeli wam nie wydropił albo nie chce wam się dropić. Tak też można. Titanium albo Adamantite Repeatera. Da się z nich też bić, oczywiście, że się da, tylko że jest to znacząco wolniejsza metoda, ale też się da ubić. W ostateczności Onyx Blaster, ale już zdecydowanie bardziej warto używać Adamanta i Titanium Repeatera, z Holy Arrowami oczywiście. Następnie Mag, czyli klasa, którą będę bił teraz Destroyera. Tak samo jak w przypadku każdej innej klasy, tytanowa albo adamantytowa zbrojka. Tym razem założę zbrojkę T-1000
tytanową. Ostatnim razem pokazywałem adamantytową, nie licząc tej pajęczej po drodze, ale tytanową też się bez problemu da. Zapomniałem w poprzednich poradnikach wspomnieć o Sky Fracture. Sky Fracture jest bronią, która no, ma bardzo dużą szansę na kryta. Jak sobie zdejmę zbroję, no to widać, bazowa szansa na kryta 24%, to jest bardzo dużo. No, ze zbrojką wzrasta ona aż do 37, więc no potrafi dobrze zrobić, dobry damage zrobić. Niestety zużywa bardzo dużo many, co widać. No, ale Meteor Staff też zużywa jej bardzo dużo. Może mniej, ale strzela szybciej, więc jeszcze więcej w zasadzie tej many ciągnie. Ale tak, Sky Fracture, nie wspominałem o niej wcześniej, bo powiem szczerze, nie lubię tej broni. Uważam, że jakoś ciężko mi się z niej strzela. Nie wiem dlaczego, ale zdecydowanie lepiej walczyło mi się z Queen's Time, używając Meteor Staffa. Po prostu nie podoba mi się ta broń. Jak się pytałem innych osób na temat tej broni, jak się wypowiadali, oczywiście też osób, które mają trochę tych godzin w Terrarii, tam około 500 czy 600 tak minimum, to też powiedzieli, że dla nich taka broń jest no średnia. No. Więc nie polecałem wam jej na Twinsy, szczególnie, że jest no dosyć wolne są te pociski. Na przykład w przypadku Meteor Staff bije no szybciej troszeczkę. Już nie mówiąc o Golden Showerze, który bije znacząco szybciej. Ale no się niestety na Destroyera nie przyda, ale można mieć go w razie czego jakiego takiego supporta. Chociaż się raczej nie przyda. Natomiast jeżeli chodzi o akcesoria. Zestaw taki sam. Angel Wingsy bądź jakiekolwiek Wingsy, bądź Demon Wingsy, albo też Leaf Wingsy. Sorcerer Emblem, Terras Park Bootsy. Mana Flower, bardzo przydatna rzecz. Shield of Cthulhu, no i wymienię tutaj Wormscap albo Brain of Confusion. Trzeba pamiętać o tym, że Mac ma bardzo mało punktów obrony i można się przekuć pod Warding, ale ja zdecydowanie bardziej polecam Menacing. Ja nie mam żadnych przekuć, bo chcę po prostu pokazać, że też się da bez przekuć, ale jeżeli macie problemy, zdecydowanie bardziej polecam wam po prostu przekuć sobie to. Wszystko na Menacing albo na Warding. Chociaż na ekspercie raczej bardziej przyda wam się Menacing. Podki. Praktycznie zestaw nieróżniący się od poprzedniego, czyli Swiftness, Regeneration, Iron Skin, Warp, Endurance, Mana Regeneration, Life Force, jakiekolwiek jedzenie, Mana Power, jakieś potki many. Polecam już te dające many po 200, no i potki do leczenia za 150. Możecie używać również Rod of Discord, ale jak już mówiłem w poprzednich poradnikach, jeżeli wam się wydropi, no to w zasadzie wszystkich bossów jesteście w stanie bez problemu pokonać przez całą grę, nawet Lorda. Zapomniałem też wspomnieć. Używajcie Dimensional Hooka. Hook of Dissonance, przepraszam, oraz Gelatus Pylona. Bardzo fajne akcesoria, w sumie mount i akcesorium, które pomogą wam pokonać Destroyera. A więc przejdźmy do walki. Przed walką jeszcze chcę wspomnieć, że Destroyera można przyzwać tylko i wyłącznie w nocy, więc zalecam to zrobić na początku nocy, żeby po prostu wam nie uciekł, no bo gdy wstanie dzień, po prostu uciekł. Przejdźmy do walki. Gdy widzicie, że Destroyer jest w takim miejscu, bijcie to miejsce jak najbardziej możecie. Tam, gdzie są jego fragmenty symulowane, to jesteście w stanie zadać znacząco większe obrażenia. I pomaga to. Jak widać, Meteor Staff świetnie wręcz sobie radzi z Destroyerem i jesteście w stanie bardzo dużo do tego dostawać. Wydaje się, że bije dosyć mało. Ale Destroyer ma 120 tysięcy zdrowia. Jest to ilość absolutnie gigantyczna, jak na ten etap bynajmniej. Bo podobną ilość mają wszystkie segmenty zdrowia. Chciałem taką sytuację pokazać.
W takiej sytuacji należy po prostu wybić się do góry. Natomiast jeśli chodzi o skyfrag, używajcie go do niszczenia tych probów rozpionych przez destroyera. Samego destroyera zdecydowanie lepiej niszczyć od Staffa, ponieważ jesteście w stanie zadawać flash damage jego wielu segmentom. Jeżeli... O, i właśnie, teraz się prawie zdarzyła taka sytuacja, która jest absolutnie nie radzę. Dotykanie głowy destroyera. Jeżeli dotkniecie głowy destroyera jako mag bądź summoner bez tej zbrojki na defa, no to to jest już praktycznie koniec. Destroyer ma horrendalne obrażenia głowy. Jeżeli od niego dostaniecie centralnie, to jest w zasadzie już kapitał. Na masterze zazwyczaj kończy się to one shotem, bo max HP na tym etapie to 480. Uznajemy, że nie pokonaliście żadnego bota na tego wcześniej w przypadku tych trzech lat Summonera. I tak Destroyer jest dosyć trudnym bossem, no chyba, że gracie Rangerem, wtedy za bardzo nie ma trudnych bossów. Jak gracie Rangerem, powiem szczerze, nie ma wtedy za bardzo bossa, który jest tak znacząco mniejszy od innych. Natomiast jeżeli chodzi o inne klasy, no to mają swoje momenty, w których są silniejsze, momenty, w których są słabsze. Jeżeli chodzi o maga, jest w tym momencie tak dosyć dobrze zbalansowany klasą. Na tym etapie gry. Więc da sobie radę zapewne z Destroyerem oraz z jego stanie mechanicznymi. Jeżeli natomiast chodzi o jeden set, chciałem o nim wspomnieć, bo nie używam jako, a wiem, że może wielu początkujących graczy pomóc. Nazywa się Charmowny, jest kraftowany z kamienia filozoficznego oraz z opaski regeneracji. Większą on regenerację, nie znacznie, ale zwiększa. Oraz zmniejsza cooldown potek z 60 sekund do 40 sekund. Wiem, że jest to przedmiot bardzo dobry. Ja go osobiście nie używam, no bo są lepsze przedmioty. Ale można go na przykład zamiast takich teraz bardziej użyć. Jeżeli o tym nie chcecie, nie dajcie sobie rady, bo zużycie wam wszystkim chodzi, a macie wystarczająco dużo, no bo oczywiście skrzydła. Więc można też użyć Charmów Myths, bo zapominam o nich po prostu wspomnieć. Jak widać, z takim zestawieniem dało się bez problemów raczej większych Destroyera pokonać. Oczywiście ma on trochę tych punktów zdrowia, ale no, da się go bez problemu z takim zestawikiem pokonać. No, a więc w sumie to tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, no i zapraszam was na kolejne poradniki. Jutro pokażę wam, jak pokonać sklep na Prima. No i w sumie to tyle. Dziękuję za oglądanie. Narka.